Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maget, witam was moi drodzy w kolejnej w zasadzie no, recenzji okrętu premium. Tym razem będzie to jeden z najstarszych okrętów premium, czyli japoński krążownik tieru 8 Atago. On się pojawił w zasadzie, no nie pamiętam dokładnie kiedy, gdzieś pod koniec bety, czy chyba bety otwartej, czy jakoś tak, no bardzo dawno w każdym razie. Jest to jeden z najstarszych okrętów premium i teraz pytania pojawiają się następujące, tak samo jak przy błyskawicy. Czy ten okręt nadal radzi sobie mimo upływu tych 5 lat w grze? Czy on jest w stanie podjąć równą walkę z okrętami, które pojawiły się jako nowości w World of Warships? I czy ten okręt pasuje do mety, która obecnie panuje w World of Warships? Czyli duża ilość samolotów, sporo radarów i dużo mocnych krążowników. Także czy ten okręt mimo upływu lat również radzi sobie w tej grze dobrze? Na te pytania sobie odpowiemy. Ja wam pokażę, jak mam ten okręt zrobiony, jak nim w miarę sensownie grać, czy warto go kupić, oraz zrobimy sobie krótkie podsumowanie na koniec. I teraz tak, Atago został wprowadzony do gry zamiast Kitakami, no ale jak wiecie, Kitakami szykowane jest do powrotu. Krążownik ma jedną największą zaletę, jeżeli chodzi o krążowniki japońskie, i tym się właśnie od nich wyróżnia, czyli kąty wyrzutni torpedowych. Tutaj mamy dwie wyrzutnie, one mają po 4 torpedy i są umieszczone centralnie na kadłubie, także możemy, jedna wyrzutnia pokrywa nam praktycznie połowę okrętu do rufy, a druga praktycznie połowę okrętu do dziobu. Oczywiście tam są jakieś limity, żeby to nie sięgało na pewno 360, ale nie jest źle. Chyba tylko Furutaka ma takie sensowne kąty jeszcze. Potem już mamy coraz gorzej i Zao ma te kąty już dosyć marne. Także żeby tych torped użyć, trzeba bardzo mocno odsłonić burtę i wtedy te torpedy to będzie ostatnia rzecz, jaką robimy w bitwie. Tutaj na szczęście nie. Mamy tych wyrzutni 4. Przypominam, po 2 poczwórne na burtę. Wykrywalność tych torped wynosi 1,6 km. Czasu reakcji już nie liczyłem, bo to taka recenzja robiona na szybko troszeczkę. Zasięg torped 10 km i 62 węzły prędkości. Przy czym wymaksowany kamuflaż na tym okręcie wynosi 9,3 km, także od biedy możemy torpedować z niewidki, jeżeli nie chcemy podejmować walki artyleryjskiej z kimś. Także mamy 700 metrów zapasu, co w przypadku krążownika nie jest złym wyborem. Torpedy zadają damage dosyć przyzwoity, jak na 8 tier 17233 punkty, także trochę tego jest. Artyleria. Tutaj mamy układ wież z dwoma działami. Tych wież mamy aż 5, także tych rurek jest sztuk 10. To są 203, także warto tutaj czasami na pepance przełączyć i kogoś po burcie skarać. To nie jest okręt tylko do pływania na dużym dystansie i do palenia przeciwnika. Przy czym ten dystans też jest troszeczkę ograniczony. Mamy tutaj zasięg ognia 15,8. I jak dla mnie to jest największy problem tego okrętu. Największa jego bolączka. Przy czym, broń Boże, nie mówię, że gra się z tym zasięgiem źle, czy jest trudno. Oczywiście odpowiednio ustawiony okręt, odpowiednio manewrujący jest trudny w trafieniu. O dziwo, jak gram na Atago, to jestem w stanie tak manewrować, żeby nie trafiali, a jak gram innymi okrętami, to już mi jakoś to mniej wychodzi, no ale to już inna sprawa. Także 15,8 zasięgu. Mamy tutaj do dyspozycji jeszcze materiały eksploatacyjne. Niestety mamy do wyboru tylko myśliwiec. Nie możemy go zamienić na spotera, ale w takim wypadku ten okręt byłby już chyba totalnie OP i tak jest przepotężny, także wydaje mi się, że nie potrzebuje dodatkowego zwiększenia zasięgu. Chociaż na pewno grałoby się dużo prościej, ale obecny zasięg jest w zupełności wystarczający. Powtarzam, 10 rurek 203 mm, przeładowuje nam się to 16 sekund, także dosyć długo, ale dział jest 10, także trochę tych pocisków leci. Szansa na pożar wynosi 21%, z tym, że u mnie kapitan ma eksperta w wyburzaniu oraz dochodzą do tego jeszcze sygnały, które nam tam zwiększają szansę na pożar o 0,5%, bo to do 110 mm, nie, o 1%, bo to powyżej 160 mm, także mamy dodatkowe 2% ze szmatek i 2% z eksperta w wyburzaniu i daje nam to w sumie 21% na pożar z odłamkowo burzących. Co więcej, penetracja tych pocisków to jest 34 mm, prędkość wylotowa no, mogłaby być troszeczkę większa, bo te pociski latają dosyć, no trochę zajmuje im dotarcie do celu, ale nie jest to problem. Można Trajektoria jest na tyle fajna, że nie musimy brać jakichś tam większych wyprzedzeń. Strzela się z tego naprawdę dobrze i w miarę celnie. Sigmy niestety dla was nie przygotowałem, ale już nie będę teraz grzebał. I
kolejny mankament tego okrętu poza jego zasięgiem, no niektórzy mogą stwierdzić, że 15,8 km przy walce z dziesiątkami to jest za mało i czasami tak faktycznie może być. Ale największy problem tego okrętu w dobie masowego występowania lotniskowców, także rework się udał oczywiście, jest pelotka, moi drodzy. Tutaj mamy, oceniona jest w porcie na tym pasku obrona pelotna na punktów 45, ja tam się nie będę rozdrabniał nad tym. Zasięg pelotki to jest 5,8, a wykrywalność z powietrza wynosi tyle samo. Także jak nas ktoś widzi z powietrza, to już do niego strzelamy. I widzicie, że ja tutaj mam rozbicie założone, żeby chociaż troszeczkę tą pelotkę podbić. Jak trafi nam się głupia lotnia, taka jak na przykład w tej bitwie, którą będziecie tutaj oglądali, to jesteśmy w stanie zrobić eksperta w obronie przeciwlotniczej i ostatnio go nawet zrobiłem. W starciu z ósemką niemiecką, no ale to musi być wyjątkowo zdolny lotnik po drugiej stronie barykady, żebyśmy takie osiągnięcia zrobili. Jak ktoś gra dobrze, to raczej będziemy mieli z samolotami ciężko i będą one nas mocno gnębiły. Trochę tam strącimy, ale no będzie problem. Manewrowość. Okręt osiąga maksymalnie 37,3. Oczywiście to jest policzone ze szmatką, która nam zwiększa prędkość o 5%. Promień skrętu 790, także dosyć sporo. Czas przestawienia steru już krótki, bo 6,5 sekundy, także dosyć przyzwoicie. Kamuflaż, jak już wspominałem, z powierzchni 9,3, 700 metrów zapasu do torpedowania i wykrywalność z powietrza 5,8, także nie jest źle. Po wystrzale z dymu prawie 7 km, 6,7 dokładnie. Nie jest źle. O ile gramy w dywizjonie z kimś, kto ma dym. I tak, to jest okręt raczej właśnie do trzymania się w okolicach maksymalnego zasięgu, bo jeżeli podchodzimy bliżej, no to musimy brać pod uwagę to, że promień skrętu jest duży, jak odsłaniamy burtę, no to możemy zostać surowo skarceni. Przeładowanie jest długie, to też nie jest zaleta, ale możemy sobie tutaj wziąć eksperta w ładowaniu i jeżeli korzystamy z kamuflażu, czyli podchodzimy do gościa na powiedzmy na te 10 km, mamy go burtą, a załadowany jest obek, no to przełączamy sobie o połowę krótszym reloadem i mamy wtedy szybko pepance gotowe. Pepance bezdyskusyjnie są w stanie dewastować krążowniki, jeżeli wypakujemy ładną salwę, także warto z tej amunicji korzystać. Tutaj jak widzicie u mnie pływa kapitan Yamamoto, to admirał Yamamoto, ale u mnie kapitanem jest właśnie tutaj ten kapitan. Często wpada pierwsza krew, a to nam zdecydowanie wydłuża żywotność, bo jedna naprawka więcej, jedno rozbicie, jeden myśliwiec więcej troszeczkę nam pozwala dłużej powalczyć w grze, nawet jeżeli mamy lotnisko nad głową. Było hydro, ale jak widzicie styl gry tym okrętem bardziej właśnie mi się sprawdza, jak gram nim na większym zasięgu i nie podchodzę zbyt blisko okrętów, które te torpedy posiadają, także wtedy jest optymalnie, stąd też zrezygnowałem z hydro. Mam nadzorcę, żeby mieć tych napraweczek więcej, bo Atago jest jednym z nielicznych krążowników na 8 tierze, który ma naprawkę. Oczywiście jeszcze mają Prinz Eugen i drzewkowy Edenburg. Nie pamiętam, czy coś jeszcze w tej chwili, co on to ma. Ale mniejsza o to. Naprawka naprawdę zdecydowanie mocno wydłuża żywotność tego okrętu. Podstawy żywotności również mam tutaj zamontowane, żeby krócej się palić i krótsze były zalania, bo to zawsze te kilka cennych sekund, kiedy tracimy hapsa za darmo i wiadomo, że lepiej o te kilka sekund skrócić te straty. Strzelec wyborowy również się przydaje, żeby te działa obracały się szybciej, no bo troszeczkę to trwa, także jeżeli już decydujemy się na jakąś walkę w zwarciu, to musimy wziąć pod uwagę to, że jak nie trafimy torpedami, to działa nie zdążą i jesteśmy w pupie, można by powiedzieć. Także ten okręt, gdyby można było jakoś określić, to ja bym powiedział, że to jest premium tieru 8,5, bo on na ósemkę to jest zdecydowanie zbyt mocny. Z dziewiątkami radzi sobie bardzo przyzwoicie, a z dychami, no jak już myślimy troszeczkę i wiemy co robimy, no to naprawdę jesteśmy w stanie też coś tam ugrać. Oczywiście nie jest to gra totalnie bezkarna i bezpieczna, ale jesteśmy w stanie wynik zrobić. Co więcej, dla tych, co lubią się tam pocieszyć swoim kolorkiem, no to Atago jest bardzo starym okrętem, a również wiąże się z tym to, że jako taka rozsądna bitwa, oczywiście nie ma tak, że wchodzicie, zdychacie w trzeciej minucie, mówicie, że gracie for fun i robi się z tego fiolet. Nie, 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 aż tak dobrze to nie ma. Jako taka rozsądnie zagrana bitwa już nam generuje fioletowe statystyki tam na WoW's Numbers czy gdzieś tam. Bo okręt jest stary, ma dużo bitew. Także mi się ten okręt bardzo podoba, jest bardzo mocny, ale trzeba nim odpowiednio grać. Widzicie, że tutaj sporo tego ostrzału wytrzymywał, nawet pod ostrzałem pancerników 9, 10 tieru troszeczkę przeżył. Nie wiem, czy to była też kwestia tego, że RNG przyłożyło łapsko do tego i trochę pomogło tutaj przetrwać, ale naprawdę nie było tutaj źle. Jeżeli odpowiednio się ustawiamy, kontujemy, kajtujemy przeciwnika, no to jesteśmy w stanie dobrze ten okręt wykorzystać. On
pokazuje pełnię swojej mocy, jeżeli ktoś za nami płynie, bo wtedy możemy się odchylać, pakować do niego ze wszystkich dział i puszczać mu torpedy, które nawet jeżeli gościu jest poza zasięgiem, to on nam w ten zasięg wpłynie i bardzo możliwe, że torpedy chapnie, więc doprowadzić do takiej sytuacji, że dopływamy do miejsca, robimy zwrocik, najlepiej jak jeszcze kamo nam w tym pomoże, i wtedy z takich 10, 12 do 15 km sobie gościa palimy, on za nami płynie, torpedujemy go co jakiś czas, no i prędzej czy później on się skończy. Tutaj mam już ostatnie minuty bitwy, także ja wam pokażę jeszcze swój okręt, jak jest zrobiony z kapitanem, modułami i tymi innymi rzeczami. Więc tak, tak jak wam wspominałem, ja mam oto za sterami okrętu, mamy zapobiegawcze utrzymanie, żeby wydłużyć żywotność artylerii i torped, mamy eksperta w ładowaniu, żeby w sytuacji, kiedy ktoś nas nie widzi, mógł do niego wyładować z tego typu amunicji, z którego chcemy, czyli tutaj pepanców, jak mamy kogoś burtą. Ekspert, strzelec wyborowy, przepraszam. I tutaj, żeby szybciej nam się to obracało, nie zaszkodzi. Adrenalina również tam skraca nam nieco reload torped i artylerii. Nadzorca, tu nadzorca. Ekspert wyburzania, tak jak mówiłem, podstawy żywotności i kamuflaż. Nie wiem, czy jest sens robić tutaj coś innego. To jest mój build z ZAO również, to jest kapitan, który też tam siedzi i powiem wam, że bardzo dobrze mi się na wszystkich praktycznie japońskich krążownikach sprawdza. A co prawda Mogami wymaga zupełnie innego buildu, jeżeli gramy na 155, ale to inna sprawa. Atago, Yoshino, Azuma, ZAO. Ten kapitan jest uniwersalny na te okręty. Jeżeli chodzi o wyposażenie, to u mnie wygląda to następująco. Kamuflaż, przestawienie steru, bo będziemy dużo manewrować. Obrót dział, bo wiadomo, muszą nadążać. Tutaj mamy modyfikację kontroli uszkodzeń, żeby zmniejszyć szanse na pożar i zalania. No i tutaj przeżywalność głównego uzbrojenia. Co więcej, spójrzmy sobie tutaj jeszcze na umiejscowienie torped. Widzicie, że one są tutaj i są pod warstwą, tutaj pod pokładem, także nie jest aż tak prosto je stracić. Na okrętach, które mają te torpedy odsłonięte, bardzo często bywa tak, że w decydującym momencie przylatuje jakiś zduby pocisk i nam te torpedy niszczy. Tutaj jest to już nieco bardziej utrudnione, ale również możliwe. Stąd też wszystkie moduły i perki na to, żeby te torpedy wytrzymały jak najdłużej. Gdybym miał okręt oceniać, to powiem wam, że to jest potężny okręt. Naprawdę na 8 tier to jest chyba nawet zbyt mocny okręt. I daje mu, no ze względu na przeciętną bardzo pelotkę i ten no zasięg, który czasami troszeczkę go brakuje, daje mu 9 na 10. 9 na 10 to jest bardzo mocny okręt. Naprawdę jak ktoś się zastanawia nad zakupem tego, tej łajby, to zdecydowanie polecam. Oczywiście nie jest to okręt prosty, ale naprawdę jest wdzięczny, potrafi zrobić dużo, potrafi dużo wytrzymać i naprawdę daje sporo frajdy z gry. Także jak czujecie się na siłach, żeby grać tym okrętem skutecznie, to na pewno będziecie się na nim dobrze bawić. Także z mojej strony w tym materiale to jest wszystko. Gorąco polecam, powtarzam, 9 na 10, potęga okręt. No i tyle. Także do usłyszenia, cześć i na razie.